Siema wszystkim, tutaj prezydent z tej strony. Przepraszam, że tak późno, ale dużo mi dzisiaj rzeczy wypadło. Szukałem sobie pracy. No i znalazłem. Mam nadzieję, że się w niej utrzymam. A tak, teraz porozmawiamy sobie o tym, co będzie bezpośrednio dotyczyć mnie, czyli rozdział 5. Prezydent. Prezydent Polski jest jej najwyższym przedstawicielem i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodległości jego terytorium. Prezydent wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach. Prezydent jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Nie ma ograniczenia czasowego kadencji prezydenta, czyli jak będę chciał, będę mógł sobie rządzić do końca życia. W czasie rezygnacji z rządzenia prezydent ma obowiązek wyznaczyć swojego następcę. Jeśli tego nie zrobi, marszałek Sejmu zarządza wybory. No wątpię, żeby którykolwiek nie miał następcy w razie coś. No ale się zdarza. Na prezydenta może zostać wybrany obywatel Polski, który ma rocznikowo co najmniej 20 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli uprawnionych do wybierania do Sejmu. Na prezydenta zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę wyraźnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, 14 dnia po pierwszym głosowaniu zarządza się ponowne wybory. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się pośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu utrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania odracza się o kolejne 14 dni. Na prezydenta wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru prezydenta określa ustawa. Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego stanowiska. Wybory prezydenta zarządza marszałek Sejmu nie wcześniej niż 75 dni i nie później niż 100 dni po opróżnieniu stanowiska prezydenta. Musi to być dzień wolny od pracy. W międzyczasie funkcję prezydenta sprawuje marszałek Sejmu. Ważność wyboru prezydenta stwierdza SN. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do SN protestu przeciwko ważności wyboru prezydenta na zasadach określonych w ustawie. W razie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta przeprowadza się kolejne wybory na zasadach artykułu 98 ustawa 2. Czyli to, co czytałem poprzednio, nie? Prezydent obejmuje władzę po złożeniu wobec Sejmu na przysięgi, której treść brzmi: obejmując z woli narodu urząd prezydenta Polski, uroczyście przysięgam dochować wierności postanowieniom konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem. Jeżeli prezydent nie może przejściowo sprawować władzy, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje jego obowiązki. Kiedy jednak prezydent nie jest w stanie tego zrobić, o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu władzy rozstrzyga Trybunał Stanu, czyli w skrócie TS. Na wniosek marszałka Sejmu, w razie uznania przejściowej niemożności sprawowania władzy przez prezydenta, TS powierza marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków prezydenta. To wszystko się dzieje, gdy prezydent umrze, prezydent zrezygnuje z władzy i nie wyznaczy swojego następcy, wybór prezydenta zostanie uznany za nieważny przez SN lub innych przyczyn nieobjęcia władzy po wyborze. Uznanie przez marszałka Sejmu trwałej lub przejściowej niezdolności prezydenta do sprawowania władzy ze względu na jego stan zdrowia, uchwałą podjętą przez 2/3 ustawowej liczby posłów, usunięcia prezydenta z władzy orzeczeniem TS. Jeżeli z kolei marszałek Sejmu nie może sprawować władzy, to jego obowiązki przejmuje premier. Osoba w zastępstwie prezydenta nie może decydować o skróceniu kadencji Sejmu. Prezydent nie może piastować żadnego innego stanowiska ani pełnić żadnej innej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane z jego prezydenturą. Do prezydenta też odnosi się artykuł 85, czyli to, że może prowadzić działalność gospodarczą, a jeśli jego źródłem dochodów będzie skarb państwa, to zostanie postawiony stan oskarżenia przez Trybunał Stanu. Prezydent jako reprezentant władzy ustawodawczej i reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych projektuje ustawy i rozporządzenia na zasadach artykułu 72 i 3,
Ratyfikuje umowy międzynarodowe i kieruje polityką zagraniczną państwa za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Kieruje polityką wewnętrzną państwa za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Polski. W czasie pokoju prezydent sprawuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Prezydent mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania jej przed upływem określa ustawa. Na czas wojny prezydent mianuje najczelnego dowódcę sił zbrojnych. Ten sam tryb może go w każdej chwili odwołać. Kompetencje naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Polski określa ustawa. Prezydent na wniosek ministra obrony narodowej nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. Kompetencje prezydenta względem zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi określa ustawa. Organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, RBN. W razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent zarządza powszechną częścią mobilizację i użycie sił zbrojnych do ochrony Polski. Prezydent nadaje i odbiera obywatelstwo polskie. Prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Prezydent stosuje prawo łaski. Nie stosuje się go do osób skazanych przez TS lub za zabójstwo, gwałt czy inne formy molestowania seksualnego. W sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową, która tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Rada Gabinetowa nie ma tych samych uprawnień co Rada Ministrów. Organem pomocniczym prezydenta jest Kancelaria Prezydenta. Prezydent nadaje statut kancelarii oraz powołuje i odwołuje jej szefa. Innymi kompetencjami prezydenta są zarządzanie wyborów do Sejmu, zwoływanie pierwszego nowo wybranego Sejmu, skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych konstytucji, zarządzanie referendum, wniosek o przeprowadzenie kontroli przez NIK, przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i powierza jej tymczasowego pełnienia obowiązków, odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów SN, powoływanie prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA, powoływanie prezesa NBP, powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej, RPP, powoływanie członków RBN, powoływanie namiestników w miastach na prawach powiatu oraz wojewodów, odwoływanie wyżej wymienionych. Prezydent za naruszenie konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przez TS. W czasie bycia oskarżonym prezydent jest zawieszony w prawach. Przepis artykułu 101 stosuje się odpowiednio. To by było na tyle. Następny rozdział to będzie Rada Ministrów, czyli premier i jego podwładni. A na dzisiaj to koniec. Życzę Wam zdrówka i zimnego gardełka. I szerokiego gardełka.